Cześć, tu Jacek Brzezowski. Tchnienie Grozy jest darmową audycją, którą tworzę w wolnym czasie. Jeśli chcesz wesprzeć Tchnienie Grozy, wejdź na stronę patronite.pl /Tchnienie Grozy. Swoim odtwarzaczem nic się nie dzieje. Nie staraj się go regulować. Nie staraj się go podgłaśniać ani ściszać. Przewieźć do przodu ani w tył. Bowiem za chwilę wkroczysz do teatru wyobraźni, w którym poczujesz tchnienie grozy. Cynthia Asquith. Antykwariat na rogu. Część pierwsza. Wykonawcy testamentu Petera Wooda stwierdzili, że ich zadanie jest bardzo łatwe. Pozostawił swoje sprawy w absolutnym porządku. Zaskoczenie wywołała tylko znaleziona w biurku, gdzie panował ład, zapieczętowana koperta, na której widniał napis: pragnąc, aby nie niepokoiły mnie w dobrej wierze towarzystwa metapsychiczne, nie pokazałem nikomu tekstu zawartego w tej kopercie. Po mojej śmierci każdy może przeczytać coś, co wedle najlepszej wiedzy jest historią prawdziwą. Rękopis nosi datę o 3 lata poprzedzającą dzień śmierci piszącego, a tekst jest następujący. Od dawna pragnąłem zapisać pewne przeżycie z okresu mej młodości. Nie próbuję stawiać żadnej diagnozy co do jego natury. Nie wyciągam wniosków, notuję tylko wydarzenia, przynajmniej tak, jak się przedstawiają w mej świadomości. W niedługi czas po tym, gdy zostałem członkiem palestry, wracałem raz wieczorem nieco przygnębiony do mieszkania, myśląc, jakby to było dobrze móc pozwolić sobie na bilet do teatru, kiedy zwróciła moją uwagę jasno oświetlona witryna jakiegoś sklepu. Mając wrodzone, niewykształcone umiłowanie wszelkiego bric-a-brac i pamiętając o nieuniknionym prezencie ślubnym, który należało ofiarować przyjacielowi, ująłem gałkę drzwi wejściowych. Gdy otworzyły się z radosnym brzęknięciem dzwonków, wszedłem do wielkiego, długiego pomieszczenia, gęsto i chaotycznie zatłoczonego wszystkim, co tradycyjnie znajduje się w antykwariatach. Fragmenty zbroi, cynowe kufle, pociemniałe, zniekształcające obrazy zwierciadła, części strojów liturgicznych, obrazy przedstawiające kwiaty, mosiężne kociołki, kandelabry, krzesła, stoły, komody. Wszystko tu było. Jednakże mimo tej mieszaniny różnorodnych przedmiotów nie odnosiło się wrażenia owej kurzem pokrytej ponurości ani stęchlizny, jaka zazwyczaj kojarzy się z takimi kolekcjami. W jasno oświetlonym pokoju na kominku strzelał w górę ogień. Atmosfera była ciepła i wesoła. W zestawieniu z chłodną, wilgotną mgłą na dworze uznałem to za bardzo przyjemne. Po moim wejściu młoda dziewczyna i druga jeszcze dziecko, z wyglądu najoczywiściej siostry, wstały z foteli. Jasne, tryskające radością życia, młodzieńczo ubrane, były o tyle ciekawe, że nie przypominały typów osób zazwyczaj tkwiących przy tego rodzaju szczególnych towarach. Lepszym tłem dla tych dziewcząt byłaby kwiaciarnia. Przedziwne, że utrzymują w takiej czystości to pomieszczenie, pomyślałem, mówiąc im dobry wieczór. Uśmiechnięte twarze wywarły miłe wrażenie. spokojnego, pogodnego zadowolenia z siebie i z dobrobytu, chociaż starsza siostra nader uprzejmie pokazywała mi nagromadzone tu skarby. Sprawiając wrażenie osoby znającej się na rzeczy, uderzyło mnie, iż całkiem obojętne jej było, czy kupię coś, czy nie. Sposób jej zachowania się przypominał bardziej kustosza niż sprzedawczynię. Znalazłszy piękny okaz szefeldzkiego talerza o nader umiarkowanej cenie, uznałem, że to w sam raz prezent dla mego przyjaciela. Dziewczynka zręcznie przekształciła mój sprawunek w paczkę w brązowym papierze. Wyjaśniając starszej siostrze, że nie mam przy sobie dostatecznej kwoty, spytałem, czy przyjęłaby czek. Oczywiście, odpowiedziała szybko, podsuwając mi pióro i atrament. Proszę go wypisać na antykwariat na rogu. Zdawałem sobie sprawę, pamiętam z wahania, jakie mi towarzyszyło, gdy wychodziłem w szafranową mgłę. Dobranoc panu. Zawsze chętnie ujrzymy pana u siebie o każdej porze. Rozbrzmiał głos dziewczyny, tak przyjemny, iż nieomal miałem uczucie, że pozyskałem sobie przyjaciółkę. Może w tydzień później, kiedy wracałem do domu któregoś bardzo zimnego wieczoru, a przeszywający wiatr hulał ulicami i płatki śniegu smagały mnie w twarz, mile wspomniałem ciepło, wesołego, narożnego antykwariatu i postanowiłem odwiedzić go jeszcze raz. Gdy znalazłem się na owym rogu, stwierdziłem z pewnym rozczarowaniem, całkiem nieproporcjonalnym do wagi wydarzenia, że sklep wygląda zaskakująco. Jak gdyby miał zamknięte oczy. Na gałce drzwi zobaczyłem kawałek tektury, a na nim wypisane drukowanymi literami słowo zamknięte. Przeszywający powiew wiatru spoza rogu omiótł nagle ulicą, mokre spodnie klapnęły rozpaczliwie o zmarznięte kostki nóg. Tęskniłem do miłego ciepła wewnątrz sklepu, a poczułem się teraz jakoś przykro od niego odcięty. Trochę bez sensu ująłem gałkę drzwi i przekręciłem ją. Drzwi otworzyły się ku memu zdziwieniu, ale nie pod wpływem nacisku. Otwarte zostały od wewnątrz. Patrzyłem na słabo oświetloną twarz bardzo starego i wątło wyglądającego niewysokiego mężczyzny. Proszę wejść, odezwał się łagodnym, nieco drżącym głosem i cichym krokiem cofnął się przede mną. Trudno opisać zmieniony wygląd tego pomieszczenia. Elektrycznego światła nie było chyba wskutek krótkiego spięcia, a ciemność wielkiego pokoju rozrzedzały tylko dwie kapiące świece. Plątanina mebli, poprzednio jasno oświetlonych, w słabym, pełgającym świetle majaczyła teraz tajemniczo, jakby wznosząc się wysoko. Rzucała niesamowite, niemalże groźne cienie. Słabo żarzący się węgielek pod kominkiem świadczył, że był tu przedtem ogień, ale tak ponurego chłodu nigdy nie doświadczyłem. Śmiesznie niedostateczne byłoby tu określenie przenikliwe zimno. Kąsający ziąb na ulicy wydawał mi się przyjemniejszy. Tak jak przedtem, było w sklepie wesoło, tak teraz strasznie ponuro. Miałem wielką ochotę wyjść natychmiast, ale mrok rozjaśnił się trochę. Zobaczyłem, że stary człowiek krząta się żywo, zapalając tu i ówdzie inne świece. Czy jest coś, co mógłbym panu pokazać? Spytał drżącym głosem, zbliżając się ze świecznikiem w ręce. Widziałem go teraz stosunkowo dokładnie. Wygląd tego człowieka wywarł na mnie nieopisane wrażenie. Przez głowę przemknął mi Rembrandt. Kto inny mógłby tak wypuklić dziwne cienie na twarzy zatartej przez czas? Zmęczony. To słowo, którym posługujemy się bez zastanowienia. Nigdy dotychczas nie wiedziałem, co może ono oznaczać, dopóki nie ujrzałem takiego wyrazu wyczerpania na czyjejś twarzy. Była zwiędła, Oczy wydawały się równie wygasłe jak ogień na kominku, ale był w nich słaby poblask, jak gdyby oczekiwanie na coś. I ta kruchość słabiutkiej postaci, pył i popiół, przewinęło mi się przez głowę. Podczas pierwszej wizyty byłem pod wrażeniem niepomiernej czystości tego miejsca. Teraz w dziwaczny sposób przyszło mi do głowy, że w tym starcu, jak gdyby zebrał się cały ten pył, jakiego należałoby się spodziewać w takim wnętrzu. Zdawało się, że można staruszka rozproszyć jednym dotknięciem lub dmuchnięciem. Co za dziwna kreatura, zatrudniana przez te zdrowe, dobrze wyglądające dziewczęta. Jakiś dawny zabytek, pomyślałem, zostając tu raczej z litości. Czy jest coś, co mógłbym panu pokazać? Powtórzył stary. Głos nie miał więcej krzepy niż szelest dartej pajęczyny. Brzmiało w nim jednak dziwne, prawie błagalne naleganie. Oczy starego wpatrzone były we mnie spojrzeniem słabym, lecz jakby pożerającym. Chciałem odejść. Zdecydowanie chciałem. Bliskość tego pożałowania godnego starca działała na mnie deprymująco. Odbierała mi wszelką otuchę, ale mimo woli wymamrotałem „dziękuję”. Rozejrzę się. I stwierdziłem, że idę za słabowitą postacią, przyglądam się z roztargnieniem różnym przedmiotom, na moment oświetlanym przez drżące płomyki cienkich świeczek. Zimną ciszą mąciło tylko prawie niesłyszalne szuranie miękkich, pokojowych pantofli starca. Działało mi to na nerwy. Bardzo zimna noc, prawda? Powiedziałem, byle coś rzec. Zimna, prawda? Tak, tak, zimna, rzeczywiście zimna. W bezbarwnym głosie czaiła się apatia, rzecby skrajnego wtajemniczenia. Pan długo tu pracuje? Zapytałem tempo wpatrzony w stare łóżko z 4 kolumienkami. Długo, bardzo długo. Odpowiedź dobiegła cicho, jak westchnienie. Gdy człowiek ten mówił, czas wydawał się już nie być kwestią dni, tygodni, miesięcy, lat, lecz czegoś, co ciągnęło się w bezmiar. Czułem niemal urazę do starego człowieka, że jego wyczerpanie i melancholia zaraziły mnie w niewytłumaczalny bowiem sposób. Zaciążyły na mym i tak minerowym nastroju. Długo, o Boże, jak długo? Odezwałem się możliwie żywo, dodając z obrzydłą żartobliwością, wkrótce chyba emerytura. Nie było odpowiedzi. W milczeniu przeszliśmy na drugą stronę pokoju. Dziwny to okaz, rzekł mój przewodnik, podnosząc małą, groteskową żabę, która leżała na półce pośród wielu innych drobiazgów. Wydawała się być zrobiona z jakiejś substancji podobnej do nefrytu. Wygląd tego bibelotu był dość niemiły. Wziąłem żabę z ręki starca. Była uderzająco zimna. Zabawne, powiedziałem. Ile to kosztuje? 0,5 korony, proszę pana. Wyszeptał stary, spozierając w górę na moją twarz. Głos nie był bardziej ważki niż ześlizgiwanie się kurzu, ale w oczach tego człowieka widniał nieomylny błysk ożywienia. Tylko tyle? Kupuję, oświadczyłem. Niech pan się nie troszczy o opakowanie, schowam do kieszeni. 0,5 korony, powiada pan. Proszę. Dając starcowi pieniądz, dotknąłem przypadkiem wyciągniętej dłoni. Z trudem stłumiłem przestrach. Żaba była przenikliwie zimna, ale jej substancja wydawała się ciepła w porównaniu z jego wyschłą skórą. Przy tym dotknięciu doznałem dreszczu nie do opisania. Biedny stary, pomyślałem. Nie jemu tu przebywać w zimnie i samotności. że też takie miło wyglądające dziewczęta pozwalają tak się męczyć staremu klekotowi. Dobranoc, powiedziałem. Dobranoc panu. Dziękuję panu. Zaszemrał słaby, drżący głos. Starzec zamknął za mną drzwi. Odwróciwszy głowę, gdy parłem naprzeciw walącego śniegu, dostrzegłem jeszcze zaznaczony światłem świecący zarys postaci, mało co konkretniejszy niż cień. Twarz starego tkwiła za szybą. Wyobraziłem sobie, że zmęczone, cierpliwe oczy spozierają jeszcze na znikającego klienta. Nie mogłem jakoś wyzbyć się myśli o tym starcu. W długi czas potem, gdy się już położyłem do łóżka i przywołałem senność, majaczył mi jeszcze ten labirynt zmarszczek na zniszczonej twarzy i wielkie, wtajemniczone oczy, jak pozbawione życia planety, uporczywie wpatrzone we mnie z jakimś zapytaniem. Tak, niewytłumaczalnie zaniepokoiła mnie ta jego osobowość, a gdy wreszcie ogarnął mnie sen, rojenia pełne były dziwnego znajomego. Prześladowała mnie we śnie świadomość jego nieskończonego znużenia. Próbowałem zmusić go do spoczynku, ale gdy tylko udawało mi się położyć jego kruchy kształt na łożu z kolumienkami, które widziałem w sklepie, we śnie był to bardziej grób niż łóżko, a brokatowa kapa zamieniła się w darnię. Już wyślizgiwał się z mego uścisku, uporczywie krążył znowu po sklepie. Ja zaś goniłem wśród niekończących się alejek niesamowitych mebli. Starzec ciągle mi się wymykał. Mroczny sklep wydłużał się, by wreszcie zlać się z nieskończonością bezsłonecznej, bezpowietrznej przestrzeni, aż wreszcie ja sam zatonąłem bez tchu, wyczerpany w grobie z 4 kolumienkami. Następnego poranka wezwano mnie pilnie do chorej matki i niepokój o nią przez cały następny tydzień wyparł z moich myśli epizod związany z antykwariatem na rogu. Skoro tylko mi powiedziano, że matce niebezpieczeństwo już nie zagraża, wróciłem do swego niewesołego mieszkania. Od niechcenia zająłem się podliczaniem drobnych rachunków gospodarskich. Zastanawiałem się, skąd tu wytrzasnąć pieniądze na zapłacenie komornego za następny kwartał. Przyjemnie zaskoczyła mnie wizyta pewnego dawnego kolegi szkolnego w owym czasie, mego jedynego przyjaciela w całym Londynie. Pracował w jednej z najbardziej znanych firm zajmujących się aukcyjną sprzedażą dzieł sztuki. Po paru minutach rozmowy kolega wstał w poszukiwaniu ognia do fajki. W tym momencie odwrócony byłem do niego plecami. Posłyszałem ostre draśnięcie zapałką, a potem pojednawcze odgłosy jego fajki. Próbne pykanie przerwał nagle okrzyk. Wielki Boże, człowieku, skąd ty to masz? Obróciwszy się, zobaczyłem, iż kolega złapał mój nabytek z wieczoru przed tygodniem. Śmieszną małą żabę, o której obecności na gzymsie kominka całkiem zapomniałem. Trzymał ją pod światłem gazowej lampy, oglądał ją przez małą lupę, a ręce dygotały mu z podniecenia. — Gdzieś to dostał — powtórzył. — Masz pojęcia, co to jest? Pokrótce opowiedziałem mu, że byłem w sklepie i kupiłem tę żabę za pół korony, żeby nie wychodzić z pustymi rękami. — Za pół korony? Zawtórował jak echo. Mój drogi, przysiąc nie mogę, ale mam wrażenie, że miałeś jeden ze zdumiewająco szczęśliwych przypadków, o których się niekiedy słyszy. Jeśli gruntownie się nie mylę, jest to okaz nefrytu z czasów dynastii Xia. Przy mojej ignorancji słowa te niewiele mi przekazały. Chcesz powiedzieć, że ma to jakąś pieniężną wartość? Pieniężną wartość? Wykrzyknął. Słuchaj, powierzysz mi tę sprawę? Pozwól mi wziąć to dla mojej firmy, a już ona zrobi z tym, co dla ciebie najlepsze. Dziś poniedziałek. Będę mógł dać to na aukcję w czwartek. Wiedząc, że mogę bez zastrzeżeń ufać przyjacielowi, chętnie zgodziłem się na propozycję. Starannie owinąwszy żabę w watę, opuścił mnie. W piątek rano doznałem największego wstrząsu w życiu. Wstrząs niekoniecznie oznacza złą wiadomość, ale zapewnić mogę, że przez parę sekund po otworzeniu jednej z koper leżących na zabrudzonej tacy śniadaniowej pokój wirował mi wokół. Koperta zawierała fakturę z firmy Spink, kupców dzieł sztuki i licytatorów. Przyjęto do sprzedaży nefryt Xia za sumę 2000 funtów minus 10% komisowego, razem 1800 funtów. A dołączono do tego starannie złożony, wystawiony na nazwisko Petera Wooda, czek z firmy Spank na sumę 1800 funtów szterlingów. Przez pewien czas byłem całkowicie ogłupiały. Słowa przyjaciela wzbudziły pewne nadzieje, że może przypadkowy zakup ułatwi pokrycie komornego na najbliższy kwartał, może nawet zapłacenie za cały rok, ale nigdy nie przeszło mi przez myśl, że w grę wchodzi tak wielka suma. Prawda czy głupi żart? Oczywiście, że to żart. Zbyt dobre, by mogło być prawdziwe. To się nie zdarza. Czując ciągle jeszcze zawrót głowy, zatelefonowałem do mego kolegi. Jego poważny głos i serdeczne gratulacje przekonały mnie co do prawdziwości zdumiewającego uśmiechu losu. Nie był to żart ani sen. Ja, Peter Wood, którego konto bankowe było już aktualnie przekroczone o 20 funtów, nie posiadałem żadnych walorów poza akcjami na łączną sumę 150 funtów, a teraz przez czysty przypadek miałem w ręce kawałek papieru wymienialny na 1800 złotych suwerenów. Zasiadłem, aby pomyśleć, usiłowałem dostosować się do wszystkiego. Z gmatwaniny planów i emocji kryształowo jasny wynurzał się jeden fakt. Nie można oczywiście wykorzystać ignorancji dziewczyny czy braku kompetencji biednego, starego dozorcy antykwariatu. Nie mogłem przyjąć tego zadziwiającego daru losu, tylko dlatego, że zapłaciłem 2,5 szylinga za skarb. Oczywiście, trzeba zwrócić przynajmniej połowę tej sumy nieświadomym dobroczyńcom. Inaczej czułbym się, jakbym obrabował ich niby włamywacz. Wspomniałem miłe, otwarte twarze dziewcząt. Jakże przyjemnie będzie zaskoczyć je wspaniałą wiadomością. Poczułem gwałtowną chęć popędzenia do sklepu, ale mając raz wreszcie jakąś sprawę w sądzie, zmuszony byłem pójść do mojej korporacji prawników. Indosując czek firmy Spank, zaadresowałem go do mojego banku i przejrzawszy pozostałe odcinki własnej książeczki czekowej, wypisałem czek na sumę 900 funtów na antykwariat na rogu. Schowałem go do kieszeni, postanowiwszy wpaść do sklepu, gdy będę wracał do domu. Przełożył Tadeusz Adrian Malanowski. Muzyka Dark Fantasy Studio, Błażej Lindner i Jacek Brzezowski. Czytał Jacek Brzezowski.